Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Skoki Narciarskie 2002 i kontynuujemy sobie naszą serię. Także wlecimy w karierę, wczytaj. I co, mogę trening? Tak, mogę trening teraz. Tu, wspaniały koneser. To on był na technice, wszystkie techniki mi robił, kondycja spadała. Technika lądowania, dobrze, chcę u niego trenować. I tak, ogólnie rozwaliło mnie po prostu ilość wyświetleń i komentarzy i łapę w górę i wszystkiego pod poprzednim odcinkiem, bo to nie będzie wczorajszy, bo nie wiem, czy to dzisiaj zdążę wrzucić. W każdym bądź razie to jest chyba rekord, jeśli chodzi o wynik po pierwszym dniu od dodania filmu. Więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że dalej będzie tak, nasza współpraca będzie dalej przebiegać tak bardzo sympatycznie. Okej. Okay. Trochę to jest poprawem, ten śmieszkowy ten, ale dobra, mniejsza z tym. Lecimy. Oberstdorf, Niemcy. Rekordzista, brak. He, rekordów nie ma tutaj. To chyba jakaś sugestia. He. Czas na Knitka, żeby zrobił rekordy. Ja sobie smaru nie ustawiłem. Ajajaj. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Okej, okay. Było tak stabilnie, bardzo stabilnie. Na razie pierwsza pozycja. Zobaczymy, jak będzie po kilku skokach kolejnych. Jejku, ale dziwny ten dźwięk był. Miałem wrażenie, że tutaj za mną klaska. Ciągle zmieniający się kierunek wiatru na pewno nie pomaga. What the fuck. Dobra, lecimy. Kolejny skok. Teraz już normalnie, niekwalifikacyjna. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Ajajajajaj. To nie było to, czego chciałem. 23 od razu. Wiele na tym potknięciu. Ale... Kurde, czy ja się w ogóle zakwalifikowałem do drugiej serii? Nie! Nie! To już niestety... No trudno. Raz na wozie, raz pod wozem. Trenujemy, tylko może u tego. Aha, muszę sobie trafić w guzik. On mi zmniejsza motywację. W sumie ta motywacja mnie tak średnio interesuje. Okej, okay, dobra. Lecimy. Temperatura śniegu minus średnia. Śnieg gruby głównie. To bym mógł coś ten zarazić. To jest na gruby ogólnie. Uniwersalny jest na wszystkie typy śniegu. Wilgotność uniwersalna, temperatura minus 5. Śnieg gruby, ja bym dodał tego troszeczkę. Temperatura się co prawda nie zgadza, ale... Temperatura powietrza... No! Do śniegu sypkiego nie będę nic zostawiał. Bo jest go mało. Chociaż nie wiem, jak to powinno działać. No bo też powinienem coś do wilgotności śniegu dostosować, ale... Nic nie będę ruszał. Uniwersalne to uniwersalne. Coś tam powinno się na nim skakać. Niemcy. Germisch Partenkirchen. Krisien. Okej. Okay. 106. To niedobrze. A już jestem 50, rosnę, idę do góry mimo wszystko. Ale ładna skocznia. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Jaki skok, chłop, jeszcze nie poleciał, jeszcze nie wylądowałem, a to już... Telemark był! Chyba. Tak to wyglądało. Proszę państwa, to jest niesamowite. Taki kiepski zawodnik i potrafi zrobić telemark? Wow. No nic, lecimy. Ważne, żeby się zakwalifikować. Idealny start. No nie. Do tego niebieskiego mi brakło. 12. Ale bieda. Dzisiaj coś niedobrze idzie. No serio? No przecież nie skaczę tak źle. O co chodzi? Przecież ja nie mam pieniążków nawet. Jak ja mam teraz gdzieś coś polecieć, jak ja nie mam pieniążków? Zapraszamy do oglądania bezpośrednich relacji z zawodów.
Austria. Miejmy nadzieję, że Austria mi coś. Austria mi dopisze szczęście. Sądzę, że możemy spodziewać się przede wszystkim, że liderzy Pucharu Świata utrzymają swoje pozycje. No nie mają utrzymać, mają spaść. Zobaczymy, ale sądzę, że masz rację. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. Okej, wylądowałem, jakbym chciał sobie nogi do szyi, do gardła wbić, ale... No ale wylądowałem. I tutaj który będę? No i 27, a później nagle 37. Choć skoczę podobnie, albo tak samo nawet. To jest straszne, jak to daleko leci. Jak to zostaje w tyle, w sumie. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. No i co, znowu się nie dostanę? Ja się zaraz znerwicuję. Drugi. Nie jest jeszcze tak źle. Jest! Dostałem się! 20 miejsce! Ja dziękuję bardzo! Nareszcie! Już myślałem, że będzie nieciekawie. Ach, jakie wyczucie w chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Nice. Powinno być dobrze. Trzecie. Kurde. Ogólnie będzie 20 czy 21. Ajajaj. Ale mam teraz jakieś pieniążki. Może ja bym coś kupił, bo może to tak dużo zmienia. Ile to kosztuje? Model B, zwykła aerodynamika. Aerodynamika dalej zwykła. Poprawiona poprawki. Oj, to mnie chyba nie stać. A narty po ile stoją? To z linijkami, czy mi się wydaje? Zwykła. Poprawiona. Kurde, jak to jest pomieszane jakoś dziwnie. Nie, może budki sobie zmienię. Model. Aha, modele się zmieniają, ale aerodynamika nie. No to spoko, to po co ja mam to zmieniać? Zwykła. Poprawiona. Zwykła. Poprawiona najtańsze kupujemy. Kupię sobie coś, a co mi tam? Kupiłem? Tak. No i mogę jakiś jeszcze trening? Ile on kosztuje? 2000, mogę. On mi technikę zmniejsza. I wagę pod... Jejku, co za gówno! Nigdy więcej do Włocha nie idę. Pewnie zapomnę i pójdę jeszcze, ale muszę pamiętać, żeby nie iść już do Włocha. Bo on zbyt ważne te zmniejsza. Atrybuty zbyt ważne. Okej, znowu Austria. Nie mam pojęcia, o której zacząłem nagrywać, także znowu nie wiem, ile będzie trwał odcinek. Nie lubię takich sytuacji. Dobra. Przede wszystkim aj, jak ciągnie. Zrobił na mnie duże wrażenie. No nieźle. Fajnie znosiło. Wyglądał, jakby leciał na poduszce powietrznej. No super, tak pięknie mnie zachwalacie, ale co z tego, skoro ja nawet się nie dostaję do do skoków, do drugiej serii. Teraz 25, to nieźle, ale zobaczymy, jak teraz mi pójdzie, bo to jest najważniejszy, teraz jest najważniejszy skok w sumie. Bo kwalifikacyjnej dużo osób się dostaje, a tutaj już mniej. Znów pruje powietrze jak orzeł. No, a mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. To był telemark czy złamane kolano? Musisz się bardziej skoncentrować, jeśli chcę. O, 19 się pojawiła, ale będzie odrzucona. To niedobrze. Jak? 15. Nice. A ja zarosłem? Masz rację. Gdybym był na jego miejscu, teraz nie ryzykowałbym tak dużo. Zwłaszcza, jeśli chcesz utrzymać swoją pozycję. A co ja ryzykuję? Co ja mam robić? Co robić, żeby nie ryzykować? Pomóżcie. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Tak, fajnie się wypiera zaraz. Musi zdobyć więcej praktyki. Kurde, ale kiepsko leci ten. Lądowanie czasami średnio siada. 17. Nie jest źle. Idziemy do góry. 22 ogólnie. Jest dobrze. I 5000 teraz mam. Trening. Może pani Rosjanki, Katasznikow. Trenuj.
O, tylko żadnej techniki mi nie zwiększa. Ale waga jak mi zbiła, 2 kilo. Ojejku, strasznie. Motywacja zwiększa kondycję, fajnie. Chyba będzie trzeba u tego gościa jeszcze. No to zawody. Nie będę dalej tych ustawiał znowu jedna smarów, bo skocznik, to się źle kończy. Znaczy, Adam no, źle nie może, ale Killingen. Coś tam Zapraszamy na pomaga, emocje ale Pucharu nie Świata. wiem, jakoś tak. Przy tych parametrach skoczka jakoś nie chce mi się tego ustawiać. I przy tych dochodach. Odbił się wszystkimi siłami. No. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Dobra, teraz faktycznie było mocne wybicie, bo już pasek już znikł. 104, ale niewiele więcej niż moi przeciwnicy. 21, no. Jakoś rewelacji nie było. Jakby lądowanie lepsze zrobił, to by było spoko. Idealny start. O, ładnie. Szkoda, że nie miał ze sobą spadochronu. No to tak, tu już mamy pozamiatane te zawody. Szkoda, że nie. Jak jeszcze mi dowalił, no? Nie kopię się leżącego. Panowie, komentatorzy. To nieładnie. Nie przystoi tak robić. Stan konta. A i tak mnie stać na coś. Wygrałem w kasynie 400... 4000 dolarów. Spoko. To nie wiem, może do tego pójdziemy. Za hajs z kasyna. O, ładnie. Tu dwa punkty. Tu jest jeden, dwa. Jeden, jeden. No, opłacało się. Siła wyskoku tylko nie podrosła. No i za hajs z kasyna bardzo dobrze podniosłem swoje parametry. Skocznik, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Knitek, Knitkowski to ma rekord? Stają się coraz popularniejsze. Spoko, dokładnie. Czyli nie zalicza najlepiej rekordów widać komputerowych. Liczbie fanów tego sportu, jak choćby dziś. Lecimy. I co teraz? Zaczął perfekcyjnie. O, wygląda ładnie. Bardzo dobrze. Uuu, jego technika żyje. Lądowania nadal jest bardzo słaba. No co ty nie powiesz? Brawo, Sherlocku. Tyle to i ja potrafię powiedzieć. Ale cisza nastała. Nawet szumków nie było. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. No nie powiedziałbym. Ma bardzo dobre wyczucie. No teraz akurat było kiepskie wyjście z progu moim zdaniem. Bo tam jeszcze sporo. Można A było poczekać. Nie, musiałem na chwilkę wyjść. Co? Co nic? Dlaczego nie tak gadają? 21. Dobrze. Mam szansę powalczyć o swoje. Znów pruje powietrze. O, pięknie. Ja mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Wow, w niebieskim wylądowałem. Jak tam punkty za lądowanie? Bo ono zawsze wygląda tak samo, a punktowane jest różnie. Jest 16. Spoko. Nie najgorzej. 20. Jest. No dobra. O, znowu dostałem. A, 4000 dolarów jest za osiągnięcie 20 pozycji. Jejku, to ja nie chcę myśleć, co tu jest za pierwszą. Dobra, co ten Clay Ford robi? Zmniejsza motywację, pierwsze trzy zwiększa. Spoko. To tych dwóch na zmianę. Ten siłę i kondycję. Siła wyskoku. To i tak siła wyskoku, bo to jest kiepski w sumie. Ten człowiek jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o motocyklach. Jak widzę go, to mi się kojarzy od razu z tym amerykański chopper, z tym programem. Na Discovery. Okej, polecimy jeszcze jeden zawody. Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego u siebie. Zwolennika dobrze. Skoków narciarskich. Dobrze, dziś dobrze. Tu trenowałem na praktyce, stolicy, więc tak. Powinno być dobrze. Obliczanie i jest. 52. Ojejku, jak daleko. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Nice. Pod każdym względem ten skok był naprawdę dobry.
Co z tego, skoro to runda kwalifikacyjna? Powinieneś także wiedzieć, skąd wie Ewia. No, dzięki za informację. Dobra, wieje. Z przodu. O, to dlatego tak leciałem. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Ajajaj. No, gorsze teraz wybicie z progu miałem. Wyjście z progu. Ten znowu musiał wyjść. No super. Chyba po którymś przecinku się wyłączy tych komentatorów, bo zacznę się zapętlać wszystkie te teksty. Stanowi on klasę samą w sobie. Dokładnie. Choć są jeszcze nowe. Ale w pewnym momencie zaczną irytować, więc tak. Ja, ten chyba za długo ja czekał. Pierdzie. Na pewno. To było kiepskie. Jaku, jakie oni są odkrywcy? Odkrywczy. Jacy oni są odkrywczy? Musi wiele poprawić swoim skarbem. Ale czwarty jestem. Mimo tego kiepskiego... Ciągle zmieniający się kierunek wiatru Lul. Na pewno nie To było dziwne. Jeszcze się zakwalifikowałem. Miałem jeszcze ten, jeszcze nie miałem się gdzie kwalifikować. Dobra, no to dość kiepski, przyznam, koniec odcinka. No tego mnie nie stać, to pójdziemy do tego, żeby mi zwiększył techniki. No i to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.